Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Chciałem Państwa powitać siemano, sztosy, kabanosy, ale nie mogę mówić sztosy, kabanosy, szczególnie kabanosy, bo tendencje się zmieniają, proszę Państwa, i są bardzo dynamiczne. I teraz jeden z najbogatszych Polaków się nazywa Filipiak i on jest właścicielem firmy Komarch i on podobno zarabia 25 milionów, ma pensji, prezesem jest on. I on powiedział, ten Filipiak właśnie, że ja Państwu zacytuję, dlaczego nie można teraz o tych kabanosach, on powiedział coś takiego. Uświadomienie ludziom, że nie mają tyle za przeproszeniem żreć mięsa. Jak ja idę do sklepu w swojej okolicy pod Krakowem, to przecież ludzie wynoszą takie siaty tego mięsa, że ja nie wiem, co oni z nimi robią. To jest duża praca do wykonania. To znaczy, według bardzo bogatego człowieka, jednego z najbogatszych, oni znaliście jest tu najbogatszych wprostu, najbogatszych Polaków, Polacy, ci, którzy są mniej zamożni, mają nie żreć tyle mięsa, bo jak oni żrą tyle mięsa, to jest to CO2 dużo. I właśnie to jest taki też problem. Ja dzisiaj nie jestem sam. Jest ze mną redaktor WOC. On się bardzo denerwuje, jak mu mówię WOC, ale jeszcze też denerwują się nasi widzowie. Mam nadzieję, że są Państwo zdenerwowani. Dzień dobry, panie redaktorze. Yeah, fuck the rich. Fuck the rich to jest w jakimś języku language. Ja nie znam, języki obce są mi obce, jak śpiewał Poniedzielski, więc proszę Państwa, ja tutaj teraz do tego Filipiaka jeszcze nawiążę. I ten Filipiak powiedział, bo on jest też właścicielem Krakowi i on się może teraz na tej Krakowi, bo w tej Krakowi ci kibice, to oni nie są tacy bogaci jak oni. Tam niewielu z tych kibiców, takich tych prawdziwych, zarabia po 25 milionów złotych pensji. Oni takich pensji tam raczej nie mają, nie różnie, ale raczej nie. I oni to mięso chyba jedzą jednak i to jest też dla niego problem. I też Filipiak powiedział, proszę Państwa, coś takiego, co jest bardzo ważne, że on jednak chciałby, żeby te bidusy takie, czy biedniejsi ludzie, czy też mniej zamożni, nie latali tymi samolotami do tej Grecji na przykład, czy na Kretę, bo oni robią ten ślad węglowy. To jest niepotrzebne. Natomiast on sam powiedział o sobie, że on musi latać, no bo on ma interesy w 90 krajach na świecie. I ten Filipiak, on musi latać, proszę Państwa. I teraz jeszcze powiem coś bardzo ciekawego, a dam na chwilę do głosu, dopuszczę redaktora WOC, który, bo dzisiaj Państwo, nie wiem, czy Państwo zauważyli, że my razem mamy jedną koszulę, nie? No bo jest też taki kryzys, nie? I mamy tą koszulę tą samą. I jak ja mówię, jest kamera na mnie, i jak, bo to jest montaż też taki, nie? I jak na przykład ma mówić redaktor WOC, to się zamieniamy tą koszulą i on tak zakłada tę koszulę. Proszę teraz na niego może, jeżeli pan reżyser pozwoli, żeby tę koszulę. Tak, bo my też myślimy o tym, żeby zrobić tak, żeby tylko jeden z nas mógł występować i tak, żeby szybko tak przebiegać, żeby się szybko golić, zapuszczać, golić, zapuszczać, ale pracujemy nad tym, nie? Tak, tak. Albo ja wiem, odwracać głowę by można, bo ty jesteś tutaj włosoujemny, a tu jesteś włosododatni, a ja na odwrót. Czyli wystarczyłoby głowę tak obracać i właściwie nie potrzeba by było dwóch pracowników, to tylko jeden. Dziwne okulary masz, to są męskie okulary, czy to są takie okulary, które fluktuacyjnie myślą o swojej płci? No to są te okulary, które ty masz w tym momencie na sobie. To są te same, tak? No, te same. A propos okularów, proszę Państwa, a propos okularów. Piszecie do nas w sprawie okularów. A potem jeszcze o tym Filipiaku jeszcze. Tak, tak, powiem, dobra, wrócimy, dobra, przecież powiedziałem fuck the rich. Dobra. Fuck the rich. Strasznie mówisz. Powiedziałem już. Strasznie. Ja się dystansuję od tego, od takich przekleństwów się dystansuję. No sam mnie napuściłeś, no, to cały ja napuszczam, na a potem mówię, że tak, nie ja. Że nie ma nic tym nic wspólnego. Jest, no. Tak. Filipiak jest profesorem. Tak jest nazywany w swojej instytucji, czyli w firmie Komarch. Jak tam ktoś chce porozmawiać, no to nie jest tam z prezesem, nie z Filipiakiem, tylko z profesorem się rozmawia. Profesor przyjmuje, udziela audiencji. Ale piszą Państwo w sprawie okularów Sławomira. Pisze do nas... A przeczytam Państwu teraz trochę komentarzy, tak, bo są bardzo ważne komentarze, tak, bo często nas z Państwo chwalicie. Znaczy szczególnie ja jestem chwalony. Rafał rzadko, ale pisze do też nas Artur Rejent. Sławku, zdejmij okulary. Ciężko się ogląda, kiedy usta mówią, a w oczy spojrzeć nie można. Artur, to nie jest tak, że ja te okulary noszę tak sobie... To jest inny bardzo poważny powód, dla którego ja noszę okulary i to nie ma nic wspólnego z narkotykami żadnymi. Marihuana w żadnym wypadku nie jest. Tak, tak. Tu akurat nie było mowy o narkotykach, ale... Nie, tam on dalej napisał. Zobacz, bo ja też to czytałem. Przeczytaj. On tam dalej napisał o narkotykach, że tam coś może być, że nadużywanie. Napisał. No z nadużywaniem to tam... No ale piszą nie. Państwo, chwalicie. To jest bardzo miłe. Tak. Bardzo to jest miłe, zwłaszcza jak Państwo chwalą Sławka. No jak przykład, o, tu jest taki wpis. Bardzo lubię pana Wosia, ale pan Jastrzębowski też może być.
Pochwalili cię tutaj w tym wpisie. No, ten wpis nie jest taki najmądrzejszy. Bym poprosił te osoby, żeby pod naszym dzisiejszym troszeczkę tak Znaczy kierunek jest dobry, nie? Ale kto to napisał, to przeczytaj, kto to napisał. Nie, to już tutaj zostanie do A sobie sam napisałeś pewnie. Ale na przykład użytkownik Herger Zbomirski napisał: Jastrząb ciągle przerywał. To jest nieprawda w ogóle. Ja nigdy w ogóle, że nie. Co ty? No. Wielu mamy też takich debiutantów, proszę Państwa. Na przykład pisze pan Bartek Rutkowski. To jest pierwszy filmik na tym kanale, jaki oglądam. No i ostatni, nie? Już no nie więcej wiem. Nie przyjdzie. Mam nadzieję, że wróci. Kupuj polskie produkty. Może w okularach widać wór kokainy. Faktycznie. To, nie jakie kokainy, to jest zwykły butafren. A ty już czytałem, bardzo lubię pana Wosia, ale pan Jastrzębowski też może być, a nie. Tak, czytałeś coś, tak, ale przeczytaj sobie jeszcze raz, nie? Podbijaj sobie bębenek, no jeszcze raz sobie przeczytaj, jeżeli możesz, tak? Wiele jest takich. Dobra, to ja teraz wrócę na chwilę, jeżeli pozwolisz, czy jakiś też komentarz jeszcze? Tak, Kamil P. napisał, to mi się bardzo podobało, bo pan Kamil pisał tak. Wszedłem tu tylko po to, żeby sprawdzić, czy wrócił redaktor WOC. W zeszłym tygodniu byłem w kół, zdenerwowany, bo jakieś cudowanie z Batmanem. Więc cudowanie z Batmanem? To było o poprzednim odcinku. Tak. I się po prostu nasz czytelnik, nasz widz się zdenerwował. Myślał, że to nie ja, tylko jakiś Batman tutaj. To, proszę Państwa, to byłem ja przebrany za Batmana. Nieźle. Prawda. Nieźle. Tak samo jak teraz jestem przebrany za Jastrzębowskiego, a on za mnie. No bo to jest ta sama taka... No i takich jest dużo ładnych. To jest ta sama taka bardziej koszula. Dużo bardzo ładnych, ciekawych wpisów. Oczywiście nie wszystkie są tylko takie, że tu nam kadzą. Dobra, ale teraz ty. Niektóre są też, że czasem to ciągle przerywasz mi. Ale są też takie problemowe sprawy dotyczące na przykład podręcznika szkolnego HIT. Możemy o nim zaraz porozmawiać, jeśli... Już rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Tu właśnie pan Maciej Grzyb pisze, że jemu się nie podoba ten podręcznik, bo on by chciał, żeby szkoła uczy nas wyrabiać własne zdanie i opinie, a nie tylko wciskać nam pewien światopogląd. A te fragmenty, które przytoczyłeś, to były zdaniem naszego widza takie właśnie sączenie światopoglądu. I co ty na to? Trzeba zablokować tego człowieka. Ja tutaj administratorowi powiem, że blokujemy go. No bo lubimy krytykę, ale nie przesadną, prawda? Nie przesadną. Także dziękujemy panu. Już się pan nawystępował. Tak. Fajnie było, ale krótko. Trzeba uważać. Trzeba uważać, bo... Bardzo źle znosi krytykę, taka cienka skórka. Dobrze znoszę krytykę, ale... Sławomir cienka skórka Jastrzębowski. Nie przesadno. Ty, wrócę teraz do tego Janusza Filipiaka, bo on jest fajny. Ten Janusz Filipiak to jest taki multimiliarder, który ma swoje Rolls Royce, ma też swój samolot i zarabia 25 milionów pensji i w ogóle jest bardzo bogaty i też komar ma. I on też mówi też wszystkim państwu, żebyście żarli mniej mięsa, prawda? Ja czytam, że on ma żonę Elżbietę. Pozdrawiamy panią Elżbietę. Natomiast on ma żonę Elżbietę, a żona Elżbieta z kolei ma, proszę Państwa, restaurację Wierzynek w Krakowie. Kultowa, jedna z najlepszych restauracji w Krakowie, Wierzynek. I ja sobie tak kliknąłem, ja tam byłem kiedyś. Kazimierz Wielki tam przecież urządzał wielkie zjazdy już w XIV wieku. W XIV wieku, tak. Ale to już było za czasów, jak oni mieli. Filipiacy mieli jeszcze wtedy. Chwilę to było przed. Ale dobra. I teraz, proszę Państwa, jest taka sytuacja, że ja wszedłem na to menu, co tam jest w tym Wierzynku, tej żony tego Filipiaka, pani Elżbiety. I na przykład jest menu degustacyjne na osobę jedną, płaci się 459 zł za jedną osobę, prawda? Za wino osobno 225 zł. Czyli jak na przykład ktoś dostaje 500 plus, to każdego stać, każdy może pójść, tylko albo z wina być może trzeba zrezygnować. Może swoje trzeba przynieść, coś tam gdzieś pod pachą. Znaczy, nie wiem, nie? Ale jest menu degustacyjne u Wierzyn i to się jest teraz, ja przeczytam, co to jest, bo to jest trzeba żreć mniej mięsa i to przeczytam, co jest na przykład. Wędzony tatar wołowy, cebula perłowa, trufla, borowik, nie? To jest za te 459 zł za osobę. Albo jest na przykład, też proszę pani, mi się wydaje, że wędzony tatar wołowy może być coś, to chyba jest mięsne. Tak mi się wydaje, że zobaczymy. Ale jeszcze następna pozycja jest. A ty słyszałeś, że Henryk Pobożny zginął od tatara? Tak? No. W 1241 roku w bitwie pod Legnicą. Aha.
No ale kontynuuj, no, tak. To tak jakby Karol Strasburger się tu włączył przez chwilę, tak troszeczkę pojechać. Masz więcej takich błyskotliwych, tak? Chętnie posłucham. Uwielbiam Karola. Panie Karolu, pozdrawiamy pana serdecznie. I proszę państwa, następne teraz, co u Wierzynka można prawda jeszcze zjeść, czyli u państwa Filipiaków. Też kolejne wegetanie jest foie gras się, to jest napisane, a czy jeszcze foie gras, ja specjalnie sprawdziłem. Proszę państwa, i foie gras to są wątroby takie powiększone od 2 do 10 razy, ale to nie są wątroby alkoholików, tylko kaczek gęsi. I takie kaczkę gęś się łapie, wsadza się taką rurę tutaj i się tak ją tuczy, żeby ona nie chce, nie ma, ale ona musi jeść i się tak powiększa wątroba. Jak się ta wątroba tak powiększy, to się wycina tą wątrobę i się robi taki przysmak foie gras z kaczki albo z gęsi. I oni mają z gęsi. Sławek Smakosz Jastrzębowski. Tak, tak, ja jadłem to kiedyś raz, nie? Bo długo oszczędzałem pieniądze i wtedy sobie to kupiłem. I foie gras na przykład jest. I jest więcej takich rzeczy na przykład, które można kupić sobie za 459 zł na osobę. Na przykład można też zjeść sarnę u państwa. Sarmę? Sarnę, no. Sarnę. Sarmę? Sarnę. A, myślałem, że sarma jest takie bałkańskie danie sarma. O, znam też dobry dowcip o sarmie, mogę opowiedzieć, tylko on długi jest, ale to może później. Mamy czas, tak? No, o sarnie czy o sarmie? Mogę opowiedzieć. O sarmie? Tak. No, domów, no. Sarma to jest takie bałkańskie danie, rodzaj gołąbka. Popularne od Chorwacji po Turcję. I jest taki dowcip, że dzieci przychodzą po szkole do domu w poniedziałek i mówią, co na obiad? A rodzice odpowiadają, sarma. A dzieci, o, sarma, świetnie, wtorek. Dzieci przychodzą do domu i mówią, co na obiad? Rodzice mówią, sarma. O, sarma, dobra, jemy sarmę. Środa. Dzieci przychodzą do domu, mówią, co dziś na obiad? Rodzice odpowiadają, sarma. Dzieci mówią, o, sarma, znowu sarma, ileż można sarmę? Czwartek. Dzieci przychodzą do domu, pytają, co dziś na obiad. Rodzice odpowiadają, sarma. Dzieci, nie no, znowu sarma, co za skandal, już nie jemy jej więcej. Piątek. Dzieci przychodzą do domu, pytają, co dziś na obiad. Sarma. Nie, sarma, o nie. Tam, nie wiem, rzucają kapciami rodziców, tam co się zwykle robi. Sobota. Dzieci przychodzą do domu, pytają, co na obiad. Sarma. Nie, sarma! Niedziela. Dzieci przychodzą do domu, pytają, co na obiad. I co na obiad? Odpowiadają rodzice. No, że sarma. No, to jest już totalna rozpierducha, Armagedon i tak dalej, i tak dalej. Poniedziałek. Dzieci przychodzą do domu, pytają, co dziś na obiad. Rodzice odpowiadają, sarma. I dzieci mówią, o, sarma. Powiem ci, że nie jest to krótki dowcip, ale naprawdę jest taki bałkański, powiedziałbym. Bałkański. Bośniackie w uczucie humoru. Bałkański, naprawdę sarma. Zapamiętam teraz. Sarma, nie tak, sarma. Ale zapamiętam, bo repetitio mater studiorum est, czyli powtarzanie, że to jest właśnie i że, Sławek, że ty powtarzasz. Sławek coś. Latynista. Jest. Zaskoczenie. Zdjąć okulary? Nie, może nie, jeszcze raz szokowałem tutaj. Proszę państwa, może teraz. Ale byśmy... co z tą sarną? No, że sarnę też można zjeść. Danie z sarny można tutaj zjeść. Jest. Tak, u państwa Wierzynków. Zjadłbym sarnę z kopytami. Ale tam dzik też jest. U państwa Wierzynków to jest sarna jest i ona prawdopodobnie to jest bezmięsna. Oni hodują te bezmięsne, żeby nie było CO2. Tutaj, no ale zobacz, czy ten przykład, te wypowiedzi, nie pierwsze takie wypowiedzi profesora Filipiaka, multimilionera, nie pokazują, że po prostu jak ktoś jest zbyt bogaty, to mu ucieka trochę podłoga? W sensie... Nie, mi się wydaje, że po prostu trzeba zwracać uwagę tym bidusom, żeby nie żarli mięsa, nie? Żeby korzonki... Tylko ty widziałeś tego Filipiaka? Bo ja go widziałem, nie? I on ma taki... On z twarzy jest taki bardziej jak ja, nie? Że nie jest taki szczupły, nie? Bo jak ktoś na przykład na mnie spojrzy, nie? To tutaj to są okrągłości. I ja nie jestem wyhodowany na korzonkach. A ten Filipiak, nie? Co on ma te duże... To on też nie jest na korzonkach. No, bo on ma tutaj się... taki... Tutaj taki jest, no... Ale nie, włosy ma, co prawda, ale musisz przyznać, że jest tak, że jak ktoś jest zbyt bogaty, no to traci kontakt z rzeczywistością. I wtedy na przykład mówi takie rzeczy, to znaczy nawet nie czuje, że to jest rodzaj obciachu, tak? Mówi, że on może latać do 90 krajów, w których ma jakieś tam interesy, a ludzie, no to jak polecą sobie, nie wiem, odłożą i polecą do Grecji, to już jest skandal, bo tam carbon footprint zostawiają i tak dalej, i tak dalej. No to jest problem zbyt, jak ktoś ma za
dużo pieniędzy. No za dużo pieniędzy szkodzi. Właśnie dlatego my, Lewica, jesteśmy zwolennikami równości. Nie równości całkowitej, ale takiej równości, żeby nie było takich odjazdów potem, żeby ktoś właśnie mówił takie rzeczy. Też dla dobra tych wszystkich bogaczy. My to robimy dla dobra tych wszystkich wymienionych przez ciebie i tu opisanych milionerów. No, żeby oni się nie kompromitowali, żeby oni nie mówili takich rzeczy, bo nawet już przestali się ich wstydzić, bo oni myślą, że im się więcej należy, oni myślą, że są lepsi, potem, nie wiem, trzy pokolenia dalej, to już nawet człowiek sobie nie zdaje sprawy, już myśli, że jest w ogóle innego typu gatunkiem ludzkim, albo nawet ponadludzkim. No, to jest problem bogactwa. Nie, ty to zupełnie źle interpretujesz. Jakbyś nie masz takiego widzenia 360 stopni. Właśnie kompletnie źle na to patrzysz. Powinieneś na to patrzeć, że oni właśnie, ci tacy dość zamożni ludzie, nie? Bo 25 milionów, no to tam są ludzie, którzy zarabiają więcej. Nie? On zarabia 25 milionów rocznie, nie? Nie, że na miesiąc, tylko że rocznie. No to jednak wiesz, to nie jest to samo, co miesięcznie, nie? Więc on zarabia te pieniądze i jednak on bierze na siebie ten ciężar. On, że on je mięso, wiesz, a ci raz on wskazuje tym biednym, że oni mogą nie jeść mięsa. Mają ten przywilej, że mogą właśnie nie żreć tego w ogóle, że tych zwierząt, tylko on to na siebie weźmie i oni, ci biedniejsi trochę, mogą nie latać, rozumiesz, a on musi latać. On musi, prawda, to jest męczące. A ci biedni, tacy na tą kretę i są potem zmęczeni, tak. A na tej krecie oni się pocą, proszę państwa, i są tak. Potem muszą odpoczywać ja po tylko... tym popływaniu czy coś, a on wtedy... On lata, za ciebie czy, może no, polatać. Ale nie? Kto czy... lata na Kretę? No tylko kretyni latają na Kretę, prawda? Powiedziałby nam. Byłem na Krecie, no to chyba. A ja nie byłem. Kiedy... To chyba, ja chyba to potwierdzę, że. Bo ja byłem na Krecie. No. Nie byłem. Ale może też być tak, tak, że bogaci to naprawdę jest inny gatunek, że to są na przykład reptilianie. Jak to wiem, do czego pijesz, ale to chyba było na trzeźwo. Proszę państwa, piosenkarka znana z kontrowersyjnych wypowiedzi pojawiła się na zlocie Harmonia Kosmosu w Torzymiu. Na zaproszenie Jerzego Zięby przyjęła rolę prelegentki. Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę, ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością. I to jest Edyta Górniak? Nie, Edyta Górniak powiedziała jeszcze, że... Ale to jest niegłupie, no to jest o bogaczach właśnie. To jest tak? O ludziach, którzy się oderwali. Ale ty sądzisz, bo ona potem mówi, że w ogóle wśród nas są reptylianie. Ale jeśli tylko wiesz... podstawisz sobie tutaj za reptylian milionerów, albo miliarderów, ale no to może, wyjdzie na to bo samo. Może ci reptylianie wszystko to... Wszystko się będzie zgadzało. Może ci ale... reptylianie są właśnie tacy wpływowi, nie? No że oni mają pieniądze, albo że są sławni, czy tam przemawiają na YouTubie, nie? Ale ty nie zrozumiałeś. A ty nie jesteś reptylianem? Ja właśnie nie jestem reptylianinem i staram się nim nie być. Bardzo ilekroć mam taką pokusę, żeby tam przystąpić do tych, bo oni często tak reptylianie wysyłają zaproszenia, mówią chodź do nas, bądź taki jak my. Ale czyli jak na przykład ty jesteś, tak można sobie korygować płeć, bo wiesz, że płci się nie zmienia, tylko koryguje, to jak można sobie skorygować płeć, to można sobie skorygować, żeby z humanoida zostać reptylianinem no czy tak, reptylianem. I to się robi poprzez pieniądze. Tak? Tylko, że to jest metafora. No to jest metafora bogaczy w społeczeństwie. To znaczy bogacze, którzy się oderwali od... którzy są zbyt bogaci, którzy odrywają się właśnie... Edyta Górniak mówi o duszy, że to jest tam utracili kontakt, że już ale nie Edyta mają Górniak tej duszy. Też jest zbyt bogata? Ja nie wiem, czy ona jest zbyt bogata, czy nie, ale zdarzają się nawet tacy, którzy potrafią to przejrzeć. Ja uważam, że tu jest, że oczywiście wszyscy tam ha, 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 reptilianie, a może gdybyśmy na to tak spojrzeli i zinterpretowali to jako społeczną krytykę bogactwa, to wszystko się zgadza. Wszystko tam leży, siedzi, fresh. Kreseczka siedzi, ale tak. Sztosy nie kabanosy, tylko sztosy wege teraz tak, się mówi. Tak, tak. Jeszcze coś też o tych reptylianach powiedzieć, proszę państwa, bo to miało być jaszczuroludzie. Ale oni są bardzo jacyś inteligentni. Nie chciałbyś trochę spróbować ale na parę tak, dni? No, wiesz, no, potem można wrócić chyba i być nie reptylianem. Właśnie to jest problem z bogaczami, tak? Że oni myślą, że są dużo bardziej inteligentni. Myślą, że to, co mają, to im się należy. Oni są dlatego bogaci, bo nie wiem, tam byli mądrzejsi albo wcześniej wstawali. Bzdura, tak nie jest. Albo no tak, im się tak. Udało przypadkiem, albo dziedziczyli, albo... No więcej takiej pokory bym im życzył. Dokładnie. No. Proszę państwa, ludzie bogaci... Żeby nie mięsa żreć, tylko więcej pokory. Ludzie bogaci czy zamożni są bogaci i zamożni dlatego, że są leniwi, nic nie robią, leżą do góry kołami albo żaglem do góry, albo do góry brzuchem, nie robią nic, stają późno, nadużywają wszystkiego, czego można i niczym się nie przejmują. Właśnie, i dokładnie, Sławek opisał, z tego oni są bogaci. Sławek opisał właśnie figurę rentiera. Adam Smithy miał w takiej
nie rencisty, rentiera. Właśnie tym się zajmuje rentier. To znaczy rentier nie sieje i nie orze, a tak, rośnie mu tak, tak. I właśnie o bogactwie narodów Adam Smith, on już niestety nie żyje, ale on pisał o tym właśnie, że bogactwa narodów biorą się z tym, że narody leżą do góry brzuchami i są rentierami. Postanawiają po prostu, ja zostanę rentierem wtedy i oni są wtedy właśnie bogaci. Ale tam rentier zostanie rentierem, to jakby lewicujący ludzie jak Rafał Dabliosi mówi o tym różnie, ale proszę, ale jest teraz taki, że senator, marszałek Grodzki powiedział, że Roman Giertych powinien zostać w przyszłości prokuratorem generalnym. Tak. I się to bardzo wielu osobom spodobało, bardzo, ale były też głosy krytyczne na przykład, że czy on z tego wszystkiego nie zemdleje, no bo to jest jednak presja, to jest jednak stres. I padały takie głosy. Pan sam Roman Giertych, mecenas, się dystansował od tego, że on jednak, że być może nie. I tam profesor Matczak, też taki znany profesor od prawa, mówi, że też, ale bo to ci ludzie mówili to serio, nie? Bo my tak strasznie z przymrużeniem oka tutaj czasem, a oni to mówili serio. I na przykład profesor Marcin Matczak mówił, że on nie powinien być, bo jednak jest troszeczkę uwikłany w bieżącą politykę i że to nie byłoby dobrze, nie? To... Tak mi się wydaje. Nawet zacząłem zastanawiać, jak mógłby wyglądać taki przyszły układ władzy po odsunięciu tych obrzydliwych, totalitarnych, autorytarnych, faszystowskich i tu dopiszcie wasze kolejne skojarzenia rządów PiS. Ktoś będzie musiał rządzić, no i kto by to był? No więc Roman Giertych jako prokurator generalny, dlaczego nie? A ty uważasz, że Roman Giertych jest reptilianinem, czy że nie? No może. Bo wiesz, bo on przeszedł naprawdę on taką... On raczej jest kojarzony inaczej trochę. Ale on przeszedł daleko idącą metamorfozę, pamiętasz? Jak on kiedyś był reptilianin. Jak, no właśnie, bo on był postrzegany jako osoba, która nie za bardzo mu się kiedyś podobała na przykład Unia Europejska, a teraz już mu się podoba. Też tak. Był krytycznie nastawiony do osób LGBT, nie? Czy Q tam, czy LGBT, nie, no nie wiem, Q chyba jeszcze wtedy nie. I tam sobie śmieszkował z nich nawet. A teraz mówi, że już nie, nawet kiedy widziałem w telewizji go przedstawili, że działasz LGBT. No nie wiem, czy to przez pomyłkę, nie? Bo chyba przez pomyłkę, ale kto by ktoś jeszcze, go tak przedstawił. Kto by jeszcze mógł być w takim rządzie? No na przykład Tomasz Lis by mógł się znaleźć, prawda? Teraz pan Tomasz Lis będzie miał trochę więcej czasu i może mógłby być ministrem pracy, na przykład albo kierować Państwową Inspekcją Pracy. Co myślisz o tym pomyśle? No a trochę się chyba znęcamy nad tym Lisem, bo ktoś mi powiedział, napisał ktoś, że on powinien zaprowadzić teraz agencję matrymonialną, to mi się wydaje. Kto tak napisał? Że to napisał jakiś internauta, nie? Że agencję matrymonialną, to mi wydaje mi się, że to jest przesada chyba, nie? Ale bo go, nie dość, że go zwolnili z Rinier Axel Springer Polska, to też nie będzie komentował w TOK FM-ie. I tam w TOK FM-ie była tak zwana trzutka. Co tydzień wszyscy tego słuchali, bo to było niezwykle interesujące. I tam właśnie był też Tomasz Lis i teraz go zabraknie. I to w piątek właśnie go zabraknie teraz. To był taki podobny program do naszego, tylko że radiowy. Tylko oni mniej inteligentni są. Nie mają tego błysku takiego, nie? Nie, no to bardzo był dobry program. Bardzo. Ja dementuję wszystkie pogłoski na temat tego programu. Rzadko słuchałem, ale co teraz będzie, to jest pytanie. Kto jeszcze w takim rządzie mógłby się znaleźć? Na pewno Leszek Balcerowicz powinien się znaleźć. Koniecznie. Leszek Balcerowicz koniecznie. No. Jeśli Leszek Balcerowicz, no to... A Marek Belka też powinien być, wydaje Marek mi się. Belka? Tak, bo on takie też podatki by może nawet założył. Pamiętam Marka tak, Belka. Tak. To Aleksander Kwaśniewski. No ten już chyba by nie chciał do rządu, nie? Tak mi się wydaje. Mógł odpowiednią wymyślić funkcję na przykład. Ale jaką nad imperatora. Nie, to on jest za bardzo chyba... Mnie się wydaje, że on teraz w związku z tą akcesją na przykład Finlandii do NATO, to on w Finlandii może robić Aleksander Kwaśniewski jakieś tam takie, wiesz, pomagać im, nie? Tak mi się wydaje. No ale to tam... Próbujesz. Próbuję, no. Tak, szukać dla niego czegoś. A Marcin właśnie. Matczak to tak coś z wychowaniem młodzieży. Marcin Matczak, no tak. Tak. No ma duże sukcesy tutaj. No, więc też, proszę Państwa... Ale ty, no on napisał Matczak, że on lubi Petersena. A Petersen to taki bardziej jest, powiem ci, dla lipków. No i on to w ogóle dużo... Marcin ma, pozdrawiamy pana profesora, panie profesorze, że on tego Petersena czyta i się nim zachwyca w sposób nadmierny chyba nawet, nie? I go krytykują, lewacy go krytykują, czyli ty go powinieneś skrytykować. Ja jestem często nazywany takim jego polskim odpowiednikiem. Petersena czy Matczaka? Nie Matczaka.
Z profesorem Matczakiem nikt mnie jak dotąd nie porównał. A sobie przykadziłeś, podoba mi się to. Bo jest takie powiedzenie, że jak się sam nie pochwalisz, to się nikt nie pochwali. Tak. Ja na następnym programie powiem, że witam polskiego Petersena. Moja pierwsza szefowa dała mi taką radę na całe życie, którą sobie zapamiętałem. Powiedziała, słuchaj, nikt cię w życiu nie pochwali, musisz się nauczyć takiego gestu, i tak się samemu poklepywać po plecach. I ona się tak poklepywała? Nie, że ja miałem siebie poklepywać. Ale czy ona się tak poklepywała? Tak, ona się tak daleko zaszła. Nie ujawnię nazwisk, ale daleko zaszła. Jest takie powiedzenie amerykańskich menedżerów, że dmij we własny róg, bo jak nie, to ktoś ci w niego nasra. Nie wiem, to jest takie, no, czyli że generalnie to jest to samo co poklepywanie, tylko tak inaczej, bardziej tak muzycznie bardziej, wydaje mi się. No. Rozumiem. Mam dla ciebie zagadkę. Dobrze. Spójrz na tablicę, która się za mną znajduje. Mhm. Czy widzisz tam dwie cyfry? 65 i 123, no. Ale ja nie jestem dobry z matematyką. Porównaj je ze sobą. Która jest większa? A ile mam czasu? Do końca programu. No to trochę chyba tak... Poczekamy. Zaczekajmy, nie? Bo 123. Bardzo dobrze. Aha, jest. Ale jest tak troszkę większa, czy tak sporo większa? Żeby, troszkę sporo. Żeby 65 stało się 123, 3. Żeby 65 stała się 123, to ile musi tak mniej więcej urosnąć? A ile mam czasu? No do końca programu. No to trochę mniej niż 2 razy. Jeśli myślisz, że będę cię słuchał jeszcze po tym, jak kamery się zatrzymają, to się grubo mylisz. To trochę mniej niż 2 razy? No właśnie, musi urosnąć. Ty, ale nie jestem też taki zły, bo tam się naśmiewają ze mnie, że ja tam z matmy jestem słaby czy coś, ale sam przyznasz, że tutaj na bieżąco nie było umówione. Sławomir Pitagoras Jastrzębowski bardzo dobrze to wszystko tutaj przemnożył. Archimedes. A czemu ty mnie o to pytasz? Pytam cię o to, ponieważ to są takie dwie wartości, które pokazują, co się stało na rynku surowców światowych. Bo jest taki wskaźnik, nazywa się to Bloomberg Commodity Index, taki indeks surowców Bloomberga. I to jest taka zbiorcza wartość, którą tworzą wszystkie surowce te najważniejsze. No, najważniejsze są 3 typy surowców. Po pierwsze żywność, po drugie energia i paliwa, po trzecie metale rzadkie. I nierzadkie, i takie przemysłowe. I te surowce, one są potrzebne... Metale rzadkie i gęste. Tak. One są potrzebne do robienia wszystkiego. Tych koszul, w których chodzimy, i tych okularów. Tej koszuli, w której chodzimy. Tej ostatniej koszuli, w której chodzimy. Tych mikrofonów, tego prądu. Tak, okularów, które nosimy. I tak dalej, tak dalej. Wszystko tych komputerów. Tak, tak. To jest, bez surowców się tego nie da, tu nic się nie da się zrobić. Nic. No i te surowce kosztują, prawda? Mają jakąś taką, tutaj w tym wypadku Bloomberg to zrobił, że to jest wyrażone w dolarach. I ten indeks pokazuje, że 2 lata temu dokładnie, w czerwcu 2020 roku, jednostka takiego surowca, czyli tych wszystkich zbiorczo potraktowanych surowców, kosztowała $65. Dzisiaj kosztuje $123. Oznacza to, jak słusznie zauważył Sławomir Pitagoras Jastrzębowski kilka minut temu, mamy tu do czynienia z dwukrotnym urośnięciem tej 65. Czyli surowce w ostatnich 2 latach, ich cena wzrosła dwukrotnie. To sprawia, że wszystkie inne towary, do których produkowania używa się surowców, drożeć muszą. I to jest, proszę Państwa, jak ktoś Was pyta, czemu jest drogo, to nie wierzcie, jak ktoś Wam będzie mówił, że jakiś pusty pieniądz, cokolwiek to jest pusty pieniądz, niech mi ktoś pokaże pełny pieniądz. Albo jak będą Wam mówić, że to jest jakaś kara za socjal tak zwany, to nie wierzcie, w ogóle nie rozmawiajcie z takim człowiekiem. Pokażcie mu wtedy ten wykres, pokażcie mu te dwie cyfry i zobaczcie. Ty, ale tam nie ma wykresu. Ja mogę dorysować. No ale jak pokażcie mu wykres, jak nie ma wykresu? No i to są właśnie, to jest właśnie polska lewica, proszę Państwa. Tu jest. Tu. Cium, cium. Wzrost. Tum, tum. I dopiszemy. Plus 100%. Widać? Widać. To właśnie pokażcie mu to i powiedzcie, dlatego
jest inflacja. I my się powinniśmy z tego cieszyć, tak? Bo... Z czego? Z tego nie. Ta, nie. Z tego nie. A z czego się powinniśmy cieszyć? Z tego się nie ma co cieszyć. A z czego się powinniśmy cieszyć? No wiesz, no każdy powinien sobie znaleźć w życiu jakieś rzeczy, z których się cieszy. Nie wiem, ogródek na przykład, jakieś hobby. A ty się z czego cieszysz na przykład, panie Rafale? Ja się cieszę, jak mogę sobie czasem poczytać o historii piłki nożnej, różnych tam klubów piłkarskich, na przykład ŁKS-u. Czytałem jakieś książkę o historii Widzewa. Widzewa? Tak. To niepotrzebnie. A ŁKS-u to tak, to ci mogę też pożyczyć. Nie było jeszcze. A co ty sądzisz o tym Michniewiczu, że on tam dzwonił do tego fryzjera 20 lat temu? To jest ważne, czy nie? No, że chodził się strzyc? No, chyba tak. Chyba tam z niejednego ostrzygli, no. Tak, bardzo mi się podobała ta historia, którą Krzysztof Stanowski opisywał, jak fryzjer mu pomógł. To znają państwo, jak on tam poszedł. No fajne. Poszedł się, poprosił fryzjera, żeby mu tamten pomógł sobie poradzić z innym sędzią, który się rzucał, i fryzjer mu napisał na kartce, tylko powiedział mu: zapamiętaj, co tu jest napisane na tej kartce. Napisał tam datę sędziego głównego, sędziów liniowych. Po czym: zapamiętałeś? Zapamiętałem. Podarł na kawałeczki i zjadł. I Stanowski zadzwonił do tego sędziego, co się rzucał, powiedział mu to, kiedy mecz, jaki liniowy i tak dalej. No i tamten już odpuścił, nie walczył. No to jest fajne, sprawdził pan przynajmniej, piękna scena jest. Czy ten fryzjer w ogóle ma moc sprawczą. Jeszcze kiedykolwiek będę pisał scenariusze filmowe, to... To trochę takie, ojciec jakby coś takiego, że prawie że chrzestny, że dalej. W sumie dobry film byłby. Bardzo dobry. Piłkarski poker. Bardzo dobry. 34. Proszę państwa, kończąc już dzisiejsze nasze spotkanie, chciałem państwu powiedzieć, że Rafał W. Osi ma dalej swój zegarek Rula. Szukamy dla niego tego zegarmistrza i będzie dobrze, albo będzie niedobrze, jak śpiewał Linda, który ma 70 lat, też serdecznie pozdrawiamy. A Michniewiczowi życzymy, żeby wygrywał mecze. I teraz spuentuje to w jakiś sposób jeszcze na zakończenie Rafał Woś. Tylko prosiłbym go, żeby nie włączał do tego Karola Strasburgera. Panie Rafale, pan zakończy teraz to nasze dzisiejsze spotkanie, a ja będę w tym czasie machał do naszych widzów w okularach i powiedziałem, że zero maninuary. Ile mam czasu? Do końca programu. A widzisz, zjadłem cię. Proszę państwa, jak dzisiaj państwo widzieli, jesteśmy w tej samej koszuli, ale mimo to są macham jakieś elementy, które nas różnią. Do widzów macham. Zaczekaj. No mów, nie przeszkadzaj sobie, ja będę machał w tym czasie. I mamy takie zadanie dla państwa, dla widzów. Otóż chcielibyśmy, żebyście wskazali ile? 10 czy 20? A czego? Różnic pomiędzy nami. Tak się czasem, prawda, są takie ćwiczenia dla dzieci, dla zabicia czasu. A ty się nie boisz, że to będzie dla ciebie bardzo niekorzystne? Dzieci. Co? No, że porównanie nas? No, że jak zaczną nas porównywać, no to dla ciebie to może być strasznie niekorzystne. No, i że liczę na to. Nie wiem, czy, bo... Liczę jak, na to. Jak ty to zniesiesz w ogóle, liczę panie Rafale, czy... Że... No ja nie mam takiej cienkiej skórki jak ty. No to to znany jestem z tego. Proszę państwa, 10, no może 15 różnic. Najlepsze teksty oczywiście nagrodzimy, jeszcze nie wiem jak, być może będzie to stosowana w polskich firmach nagminnie, tak zwana nagroda verbal bonus. I jeszcze proszę państwa, prośba o komentarze i prośba chociaż o jeden komentarz, żeby ktokolwiek z państwa pochwalił Rafała, bo on to lubi po prostu. I ja bardzo lubię. Lubię Rafał to tak. I też niech ktoś coś pozytywnego wiedzą Rafale, państwo, że tam... Co to jest ten verbal bonus, to ja mogę na Sławku pokazać, że verbal bonus to jest tak bardzo dobrze. Fajnie, to mi się podoba. To jest verbal bonus, to się jest nazywa? Verbal bonus. To fajne jest. To zastępuje tak zwany bonus niewerbalny. Czyli zazwyczaj w dawnych czasach jeszcze w pieniądzu rozdzielany, ale odchodzi się, prawda, od tych finansowych bonusów na rzecz tak zwanych werbalnych bonusów. Dobra, czyli pozdrawiamy państwa, proszę państwa, i my nie do końca się zgadzamy. Teraz, ja sam teraz nie do końca się zgadzamy z profesorem Filipiakiem i proszę państwa, życzymy wam, żebyście żarli mięso, full opór, żryjcie mięso, proszę państwa. Zgadzam się z profesorem Matczakiem. I z Petersenem, że jesteś polski Petersen. Przecież jesteś polski Petersen. I latajcie na tą Kretę i tam jeszcze w inne miejsca. Są jakieś inne miejsca oprócz Krety, gdzie można latać? Są. Tak, jesteś Michael Jordan. I latajcie, żryjcie, bądźcie szczęśliwi, oglądajcie, napiszcie coś dobrego. Rafale Wosiu, bardzo państwu dziękujemy. Jutro, znaczy następnym razem wystąpię też w okularach, no bo wiedzą państwo dlaczego. Do widzenia, proszę państwa. Do widzenia.